Hej, z Cena Bachus, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek z GTA Online i w tym odcinku pokażę wam, jak być nieśmiertelnym, między innymi właśnie w GTA Online. A to wszystko dzięki peyotlom, które zostały dodane w tym tygodniu do GTA Online. Pierwszy raz, kiedy peyotle zostały dodane, były strasznie zbugowane. Rockstar do tej pory ich nie naprawił i wam właśnie w tym odcinku pokażę kilka takich błędów, które są z nimi związane. Na przykład to, że jestem nieśmiertelny, przynajmniej jeżeli chodzi o wybuchy. Więc jeszcze raz może pokażę wam, jak ktoś nie wierzy. Przeładowanie. Cyk. I teraz najlepsze. Lecimy na dół. Na pełnej, let's go. Wybiłem typowi szyby. Pięknie. I zawsze po upadku musimy upaść jeszcze raz, to jest piękne, nie? Hello man. Ej, on chyba nie umie tej sztuczki. Okej, ktoś może powiedzieć: Bachus, ale z ciebie glitcher, mówi, że nie robisz glitchy, a robisz glitchy na nieśmiertelność. No sorry, to przypadkiem mi wyszło. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Więc jakby co, mamy przylepne jakieś. Pyk, pyk, też działają. Ogień nas zabija jakby co. Więc jeżeli wejdziemy w ogień, który zostawił właśnie... Nie mogę z tych przewrotów. Jeżeli wejdziemy w ogień, który zostawiliśmy, to nas gra zabije. Tak samo strzały nas zabijają, wszystko nas zabija. I właśnie, kolejny glitch, a czy raczej błąd. Jeżeli przeciwnicy nas strzelają, no to mamy szansę jakąś, że po prostu będziemy ragdolować. I jest strasznie irytujące. Bo bijesz się na przykład, nie wiem, z graczem, nie wiem, atak na gang, czy właśnie policja. I upadasz raz na jakiś czas, pokażę wam to. Dobra, patrzcie, przeciwnicy są. Postrzelam się z nimi, trafił mnie kilka razy, nic mi się nie stało, okej. Akurat mam farta jakiegoś. Ale to kwestia chwili, bo mamy jakąś szansę na to, że upadniemy, to nie jest 100%, nie? O, proszę bardzo. Leżę, no i co ja mam zrobić? No nie da się. Come on. To jest właśnie kolejny błąd. I to jest masakra. Ale my z tego ataku na ganku uciekamy, nie chcemy tutaj, żeby nas ragdolowali cały czas. No nie, no i jak ja mam uciec? Widzicie, upadłem. Rockstar, czemu to zrobiliście? To jest strasznie głupie. Gdzie na czerwonym? Nie! No nie, dobra, to akurat to było. Dobra, ty dostaniesz, dobra. Nie, no kurde, no znowu. Ty co jest? Oni? Aha. Aha, no nawet tego nie skomentuję. Już mi się nawet nie chce tego komentować. Ty dostaniesz, pierdziel za nich. Masz. Nieśmiertelność na wybuchy. Piękne to jest. Ale zostaje nam low HP, nie? Więc taka nieśmiertelność, ale podjedzie policja, nastrzeli dwa razy i leżymy, nie? Źle zaparkowane ewidentnie. O, policja przyjechała! Nie zabijajcie mnie! Proszę! Nie no! Widzieliście to? No. No, ja chciałem tylko mizianie zrobić. A wiecie, co w tym wszystkim jest najlepsze? Zobaczcie na to. Jadę sobie samochodem. I załóżmy, chcę wycelić tą policję, prawda? Na przykład. Pyk. Dobra. To ja wysiadam. Już mnie tu nie ma, jakby co, koledzy sympatyczni. Proszę mnie nie atakować. Mam pomysł. Mam pomysł, słuchajcie. Tutaj zauważyłem. Nie, ta nie. Ta też nie, ja pierdzielę, co jest z nimi nie tak? Chociaż w sumie i tak tylko do jednego mi są potrzebne. hello man, znaczy nie man, mam nadzieję, że nie man. Co? Aha, okej. Słuchaj, wypłacę hajs. Co jest? Ale naprawdę coś takiego wyskakuje? Kup szarka, żeby móc. O, tak chyba to nie powinno wyglądać. Ktoś musiałby być naprawdę bardzo zdesperowany. O, szok. Dobra, tu powinno być git. Jak? Jak by ci to powiedzieć? Jeszcze front flipa. Ej, czy ona mi zawaliła 20 dolarów? Dobra, nie żałuję tego.
Było warto. Co jest? Miałem prawo to zrobić, bo oszukała mnie na pieniądze. I teraz najważniejsze, zobaczcie, co mnie najbardziej wkurza w tym wszystkim. Jeżeli nas zabiją teraz... No nie? O, ragdoll, dobra, super. Usiadłem sobie na chwilę. Odpoczynek. Traf w końcu, traf! Dobra, dzięki. Zobaczcie, jeżeli mnie zabiją, respię się normalnie, prawda? Czyli respię się mniej więcej w okolicy tego, gdzie mnie zabili, prawda? I jest okej. Działa, działa. I teraz patrzcie, kiedy jestem sobie takim pieskiem i sobie niestety zrobię coś takiego, czyli będąc w formie tego psa na przykład, albo jakiegoś innego zwierzęcia, na przykład ptaka, o, ptakiem jest się łatwo zabić, no to teraz zrespię się przy szpitalu, tak jakbym z tej formy wyszedł, że tak powiem. No niby tak, wszystko jest okej, prawda? I teraz patrzcie, policja mnie zabija, akurat to nie będzie dobry pomiar, więc może powtórzymy jeszcze raz test, żebyście mi uwierzyli. Bo chodzi o to, że po każdej śmierci, niezależnie gdzie ona będzie, będziemy respić się w szpitalu. Więc no, masakra. I to wszystko przez te pejotle, nie? Masakra, strasznie zbugowana gra jest przez to. Niestety. I pewnie jest jeszcze parę innych błędów, ale ja tylko i wyłącznie to zauważyłem. Więc nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jakie błędy wy napotkaliście z pejotlami. Bo właśnie, jak ktoś dalej nie rozumie sensu tego materiału, to powtarzam. To wszystko jest przez to, że zjadłem pejotle. Tylko i wyłącznie. Znaczy, możemy sobie jeszcze jedną zjeść. Na przykład jedna znajduje się... tutaj. Proszę bardzo. Pamiętam. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet bez wiedzy o tym jesteś w stanie odpalić sobie nieśmiertelność na wybuchy. To jest pogięta sprawa. Masakra. Okej, zgubiłem pały i... Proszę bardzo, pejotle sobie zjadamy. Jakby co, poranie do pejoty jest na kanale. Nawet kilka. Więc możecie sobie spojrzeć, jeżeli nie znacie lokalizacji, nie? Nie wiem, czy to można zaliczyć do błędu, ale właśnie po każdym zjedzeniu pejotli dostajemy 5000 expa, co moim zdaniem jest wartością... Powiedzmy, że okej. Ale problem jest w tym, że możesz jedną pejotlę jeść 20 razy i masz 20 razy 5000 expa, co jest wartością pogiętą. Bo na przykład ja, grając sobie i nagrywając poradnik, wbiłem 12 leveli, jedząc pejotle. 12 leveli, masakra. Więc tyle w tym materiale, siemna, rapa, cześć, elo!